Teatr Polskiego Radia. Goran Stefanowski. Sarajewo. Opowieść z pewnego miasta. Przełożyła Danuta Cirlić-Straszyńska. Adaptowała Dobrosława Bałazy. W przyszłości Sara pojawia się w górach nad Sarajewem. Na imię mi Sara. Jestem architektem. Pracuję naukowo i kocham muzykę. Jestem ofiarą i uciekinierką. Przybywam z mroku Europy, która marzyła kiedyś o zjednoczeniu, a dziś jest tylko zbiorem osamotnionych, niespokojnych, małych i tyrańskich miast, państewek. Nasze życie jest pełne niewygód. Nasza przyszłość niepewna. Nasze miasta są szare, zagrożone i brudne. Ludzie nieszczęśliwi, wystraszeni. Powiększa się dziura ozonowa, przybywa trujących odpadów. Kwaśne deszcze padają już regularnie. Noszę w sobie jak dziecko wizję i marzenie, boski projekt. Chcę zbudować miasto, miasto ducha, nowe miasto na miarę człowieka. Miasto umarłych, osmalone ruiny, zniszczone domy, puste warsztaty, stosy bezużytecznych odpadów. Ludzie zmasakrowani lub zniewoleni. Po nekropolis, jakaż utopia. Sara spotyka listonosza Rudiego, który okazuje się kimś innym. Witaj. Witaj. Ktoś ty? Ktoś ty? Jestem Rudi, listonosz. Listonosz? Co, nie wyglądam na listonosza? Myśmy się już kiedyś widzieli. Wszyscy mnie już kiedyś widzieli. Chodzę tam i z powrotem po ulicach Sarajewa. Doręczam telegramy z serdecznymi życzeniami z okazji urodzin i ślubów, z wyrazami współczucia, w wypadku śmierci. Noszę emerytury, gazety, czasopisma, paczki, rachunki telefoniczne, listy miłosne i prezenty. Dokąd idziesz? Do miasta. Miasta już nie ma, tylko popioły. Po co tam idziesz? Czego szukasz? Duszy. Czyjej? Duszy miasta. Duszę pewnie zabito. Nie chcę cię straszyć. Nie czytasz gazet, nie oglądasz telewizji, co? Dusza odeszła, uleciała. Nie ma Sarajewa. To miasto piękne było kiedyś. Teraz jest zniewolone. Miało ulice, teraz ma ślepe uliczki. Byli tu ludzie, teraz są tylko cienie. Były domy, teraz są tylko gruzy. Były parki, teraz tylko cmentarze. Miasto twarz miało kiedyś, teraz są tylko blizny. Miało rozsądek, teraz ma tylko szaleństwo. Były tu gwiazdy kiedyś, teraz tylko czarne dziury. Wszyscy tu byli kiedyś. Teraz ja tylko jestem. Ach, to ty! Powinna była cię poznać. Jesteś posłańcem okrutnego boga, miastożercy, ryjącego pod tą częścią świata. Pożeracze miast, bestii z Czarnobyla, Armenii, Azerbejdżanu, Osetii, Czeczenii, Górnego Karabachu, Irlandii Północnej, kraju Basków, Flandrii, Walonii i Katalonii. Zlękłaś się, co? Jak dusza Sarajewa, gdy unosiła się nad pustkowiem. Ujrzawszy ciało okaleczone i rozerwane na kawałki, oszalała. Jest ponoć boginią, mówi wieloma językami. Była kobietą i mężczyzną i dzieckiem. Kryła się w wielu postaciach i kształtach. Gdzie one teraz są? Gdzie ona teraz jest? Nie ma jej. Uleciała. Idź sobie! Mam cię na oku, dziewczyno. Czemu nie pojedziesz gdzie indziej? Na Sumatrę? Albo na Borneo? Czasy się zmieniły. Nie ma już miast. Czekasz na cudowne odrodzenie? Myślisz, że znowu ptak się narodzi z popiołów jak Feniks? Nic z tego. I nie będzie już przykazań bożych.
Popatrz, na niebie pokazała się tęcza. Nie wierz w to. Wszystko to kłamstwo, fałsz, kolorowa złuda. Zaułek między dwoma domami. Półmrok. Ulicą śpiesznie nadchodzi grupa ludzi. Niosą ciało Sary. Ona nie żyje. Żyje, tylko straciła przytomność. Żeby to się już raz skończyło. Patrzcie, tęcza, ale śliczna. Zrobiłam zdjęcie. Gorczyn, trzeba ją było zostawić na ulicy. A jakby tak ciebie ktoś zostawił? Zdjęcie będzie wspaniałe. Ta tęcza pewnie to jakiś znak. Co tam się dzieje? My, zwykli ludzie z Sarajewa, w tych mrocznych dniach postanawiamy leczyć słabość i rozpacz, wskazywać drogę, szanować obyczaje i bronić miasta od złych duchów. Znajdować lasy pełne zwierząt, ryby wodne, pomnażać zwierzynę. Panować nad klimatem, ułatwiać rodzenie dzieci i przewidywać rozwój wydarzeń. Odchodzą. Sara zostaje sama. Sara wraca do siebie i wyjaśnia swoje zamiary. Och, gdybym była boginią ziemi, mogłabym zaorać krąg, wyznaczyć miejsce i kazać ludziom założyć fundament i powiedzieć: oto nowy mit, oto nowe miasto, gdzie domy są z tęczy, gdzie wciąż świeci słońce dla ciebie i dla mnie, dla naszych dzieci, dla nowych ludzi. Sara spotyka taksówkarza Mujo, który jest nie tylko taksówkarzem. Sara podchodzi do taksówki stojącej na środku ulicy ze zburzonymi domami. Noc. Mujo, zwrócony plecami do Sary, opiera się o samochód. Dobry wieczór. To pana taksówka? Ano moja. Widać chyba, że jestem taksówkarzem. Jeździ pan? Owszem, jeżdżę. Chyba widać, że jeżdżę. Przepraszam. Nie przepraszaj i nie mów głupstw. Może pan mnie zawieźć? Dokąd? Nie mam pieniędzy. Do nikąd. Nie obejdzie się bez pieniędzy? Nie. Dlaczego nie? A dlaczego tak? Ze względu na solidarność. Ze względu na co? Na solidarność między ludźmi. Patrzcie państwo. Pojedziemy? No dobra, wskakuj. Czyjej? Duszy miasta. Powodzenia. Otwórz okno. Będziemy śpiewać. Niech nas słyszą. Woziłem ludzi, którzy kochali się na tylnym siedzeniu. Ludzi śpieszących się na dworzec, pijaków. Woziłem szanowanych polityków w podejrzane miejsca. Kobiety w bólach porodowych. Pary małżeńskie, które właśnie postanowiły się rozejść. A teraz wiozę kobietę, która chce śpiewać o północy dla duszy Sarajewa. Czekałeś na mnie, prawda? Na ciebie? Tak, czekałem. Poznałaś mnie? Jesteś Nasreddin Hodża, sufijski żartowniś. Powiem ci żart. Pewien człowiek prosi, daj mi radę. Mówię mu, myśl o śmierci. A on na to, wiem o śmierci i myślę o niej. Daj mi radę. Jeżeli wiesz o śmierci, rada ci niepotrzebna, mówię. Nie śmiejesz się? Nie jest to zresztą takie śmieszne. Teraz jest pan taksówkarzem? Nie, jestem Nasreddinem Hodżą, który udaje taksówkarza. Witaj w Sarajewie, mieście cudów. Podobasz mi się. Nie wiem czemu. Nie możesz wiedzieć tego, czego nie wiesz. Nie możesz nie wiedzieć tego, co wiesz. Baret, Muja i Sulia.
Sulio stoi obok dwóch plastikowych kanistrów, od czasu do czasu chucha w dłonie na rozgrzewkę. Nadchodzi Sara. Co pan tu robi? Czekam na wodę. Mogę zaczekać z panem? Masz papierosa? Oh, częstuj się. Dzięki. Jestem Sulio. Sulio zamiatacz. Robotnik niewykwalifikowany. Pracowałem jako śmieciarz, potem jako grabarz. Sprzątałem klatki w ogrodzie zoologicznym. Jak myślisz, co teraz jedzą zwierzęta? Sprzątam też w parkach. Kiedyś było to czyste miasto. Przed chwilą spotkałam śmiesznego człowieka. Muja? Pan go zna? Czy znam Muja? Nadchodzi Mujo z dwoma kanistrami na wodę. Cześć, witają cię Mujo i Sulio. Ogólnie znane dzikusy. Mamy opinię strasznych głupków. Posłuchaj anegdoty, która to potwierdza. O Serbie, Chorwacie i muzułmaninie. O muzułmaninie, Chorwacie i Serbie. A co to za różnica? Muzułmanin jest na pierwszym miejscu. Ale na czym polega różnica? Na wojnie. Mujo i Sulio patrzą na Sarę, chcąc sprawdzić efekt. W porządku. A teraz historyjka o Chorwacie, Serbie i muzułmaninie. Dlaczego muzułmanin jest na trzecim miejscu po Serbii? Niech cię. W takim razie tylko o Serbię i Chorwacie. A dlaczego nie o Serbię, Serbię i Serbię? Czemu wciąż powtarzasz, dlaczego nie? A dlaczego nie? Mujo i Sulio patrzą na Sarę, chcąc sprawdzić efekt. Przeklęte państwo, w którym nie ma Bośni. Przeklęta Bośnia, która nie ma państwa. Jestem muzułmaninem. A ożeniłem się z Chorwatką. Właściwie to z pół Chorwatką, która ma ojca Serba. Matkę zaś pochodzenia romskiego, mówiąc po prostu cygańskiego. Ale niech to zostanie między nami. Co do mnie. Jestem czystym muzułmaninem. Wynajmowałem mieszkanie u Żyda, na którego nie mogłem patrzeć, a ci ludzie też mnie nie cierpieli. Mój ojciec jest niestety Serbem. Ale matka pochodzi ze Skopie. Teraz mówi się z Macedonii. Chociaż mieszkają tam sami Serbowie, jeżeli nie Bułgarzy. Co pan sądzi o zachodniej cywilizacji, panie Gandhi? Sądzę, że to by nie był zły pomysł. Mujo i Sulio patrzą na Sarę, chcąc sprawdzić efekt. Wyjmują cylindry iluzjonistów. Mamy tu dwa Sarajewa. Triba, tribu. I trzy, i cztery. I dża, i dżu. Gdzieś około 100. Ale to są tylko czary. Nie dawaj im wiary. Sarajewa rozmnożyć się nie da. Nie istnieją nawet dwa Sarajewa. A tego jedynego? Nikt ci nie da, ani on, ani ja. Mujo i Sulio patrzą na Sarę, chcąc sprawdzić efekt. Zaklęcia przynoszące zdrowie. Miłość od pierwszego wejrzenia. Fata przed domem karmi niemowlę. Nadchodzi Sara. Cieszę się, że panią widzę. Jestem Sara. Czemu chodzisz po mieście? Po tym domu wariatów? Szukam schronienia. Zostań ze mną. Opiekuję się domem i dziećmi. Mogę pomóc. Ogień może pomóc wszystko oczyścić, odmienić. Prawą stronę jako przeciwieństwo lewej, poranek, blask słońca, światło dnia. Figury doskonałe jak kręgi i koła, liczby doskonałe jak 9 i 4. Mleko w piersiach matki oczyści, odmieni ogień. Zna pani może Muja i Sulia? Czy znam Muja i Sulia? Jakbym ich mogła nie znać? Wchodzi Gorcin. Spogląda na Sarę i Sara patrzy na niego. Miłość od pierwszego wejrzenia. Fata to zauważa. Mam tyle pracy. Co dzień spadają na miasto tysiące pocisków. Wszystko stoi w ogniu. Ludzie nie mogą normalnie pracować. Załód szczęścia płaci się tu duszą. Nasz los to brak ciągłości. Umieramy samotnie na koniec tej niebywałej przygody, której nie potrafimy zrozumieć. Tęsknimy jednak za utraconą ciągłością. Boli nas dotkliwie poczucie przemijania. Dlatego uprawiamy miłość. A wszędzie dookoła grasuje przypadkowa śmierć. Jak średniowieczna zaraza atakuje sprawiedliwych i niesprawiedliwych, bez uprzedzenia, bez przyczyny. Oto nasze podstawowe doświadczenie XX wieku.
zbudowałem z zapałek własną wieżę Eiffla. Przyjdź ją kiedyś zobaczyć. To ty jesteś. Kim? Tym, którego szukam. Gorczyn wychodzi. Sara mówi o swoich marzeniach. Przybyłam w góry nad Sarajewem. W te same góry, co wtedy, gdy strzelano i zabijano miasto. Teraz są tu nowe drzewa, nowe ptaki na drzewach i nowa cisza. A miasto jest od dawna podzielone na sektory poprzecinane murem. Tu wszystko się zaczęło. Tu okrutny bóg miastożerca pojawił się w zeszłym stuleciu, w roku 1992, nim zaczął pożerać inne miasta. Postanowiłam przybyć do miasta, które kiedyś było dumą i chwałą Europy. Poszukać jego duszy i twarzy, by się przekonać, czy ta dusza i twarz odpowiadają niewidzialnemu miastu z moich snów. Sara spotyka dziennikarkę Maję, szukającą piękna. W parku z wyciętymi drzewami Maja podchodzi do Sary. Znam Muja, Sulia Fatej Gorczyna. Na imię mi Maja, a tobie? Sara. Jestem dziennikarką. Dawniej pisywałam o cenach pietruszki na bazarze, o repertuarze kinowym, o tym, co kto kupuje albo sprzedaje, o takich sprawach. Teraz piszę o życiu i śmierci. Moja gazeta wciąż jeszcze wychodzi co dzień. Jestem fotoreporterką. Moi koledzy z wielkiego świata szukają zazwyczaj krwi. A przypatrzcie się choćby pniakom, odpowiadam. Drzewa ścięto na opał, ale przypatrzcie się pniakom. Przecież to karzełki, śmieszne krasnoludki, rusałki, kościste wiedźmy ze starych bajek. Wszystko to są postacie piękne. Ja je fotografuję. Cieszę się, że cię spotkałam. Ja też. Maja stawia aparat na murze, podchodzi z uśmiechem do Sary. Aparat automatycznie robi zdjęcia. W ośrodku badań strategicznych. Rudy jest oficerem pierwszym, Mujo oficerem drugim, a Sulio błękitnym żołnierzem. Wykonałeś to bez zarzutu. Wiemy teraz, co się dzieje i możemy być bardziej skuteczni. Albo mniej. Słusznie. Albo mniej skuteczni. Zależnie od punktu widzenia. Albo bardziej i jednocześnie mniej. Oczywiście. Lubię twoje poczucie humoru. W zwykłych warunkach pogodowych tej zimy umrze tylko 137 tysięcy ludzi. To oficjalne? Oficjalne. Wchodzi Sulio, błękitny żołnierz w okularach Ray-Ban. Błękitny żołnierz melduje się, ser. Mów. Oni nie chcą naszej nietopiącej się czekolady, ani beztłuszczowych krakersów, ser. Wołowinę z puszek rzucają kotom. Niech mnie w dupę pocałują. Tak jest. A Jones, ser? Co Jones? Chce wracać do domu, do matki. Mówi, że się boi, że odżywki do włosów ani okulary Ray-Ban nic mu nie pomogą. Niech mnie w dupę pocałuje. Tak jest. A co robić z ciałami, ser? Z jakimi ciałami? Zabitych, ser. No cóż, zakopcie. Tak jest, ser. W porządku, żołnierzu. Błękitny żołnierz wychodzi. Wchodzi Sara. Rudy, oficer pierwszy, zamienia się w dyplomatę. Co pani tu robi? Tu nie wolno wchodzić. Zna pan Muja, Sulia, Fatę i Gorczyna? Wie pan, co się z nimi stało? Nikogo nie znam. O niczym nie wiem. Coś trzeba zrobić. Oczywiście, że coś trzeba zrobić. To pilne. Pracujemy nad tym. Sesja trwa. W przyszłym tygodniu sprawa stanie na porządku dziennym. Ma priorytet. Niech pani wyśle faks albo zgłosi się na linii specjalnej. Albo nie, proszę nie dzwonić. Odezwiemy się do pani. Nowy Jork, Genewa, Londyn i Bonn. Kanały i prasa Narodów Zjednoczonych. Liczy się to, co powie wspólnota międzynarodowa. No i wyniki wyborów. Porozmawiamy o tym tete-a-tete na koktajlu podczas przerwy obiadowej. Wiadomo nam, że ludzie umierają. Właśnie dlatego tu jesteśmy. Muszę lecieć.
Operujemy non-stop. Co pewien czas wyskakuję na papierosa. Przedtem pracowałam w pogotowiu, jeździłam po domach. Ludzie częstowali mnie konfiturami z wiśni. Gdy wyciągali rakije, odmawiałam. Lubię tę naszą gościnność. Dzieci robiły dla mnie rysunki, które wieszałam na ścianie w moim pokoju. Telefonowały, żeby powiedzieć, jak się czują i że regularnie piją syrop na kaszel. Weźmy się za ręce. Znajdźmy osłonę przed wiatrem. Weźmy się za ręce. Odetchnijmy i łzy otrzymy, bo na dworze mróz. W ciemnościach skulone pomarzymy o południowych morzach, o krabach i o kakao. Jestem córka Zehry Midowicz, pierwszej muzułmanki, która po wojnie zrzuciła zasłonę z twarzy. W tamtych czasach to był skandal. Po której wojnie? Po ostatniej. Po wielkiej wojnie. A czy ta jest mała? Już o tym zapomniałam. Wszyscy zapominamy. Zapomnienie głaszcze nas lekko, jak powiew od morza. Jesienią liście zapominają, że należą do drzew. Potrzeba całej zimy, żeby sobie przypomniały, gdzie ich miejsce. Znasz może Muja i Sulia, Fatę, Maję i Gorczina? Czy ich znam? Oczywiście. Mam tu parę drobiazgów, które kiedyś były Sarajewem. Doniczkę, album zdjęć rodzinnych, kilimek, dwie grudki tynku, filiżankę. Jakie one były, kiedy były? Jakie powinny być, żeby być? Jakie to wszystko było przedtem, zanim przestało być? A, i mam tu jeszcze coś. Coś szczególnego. Kość Sarajewa. Kostkę zwaną Luz albo Judenknochlein, która znajduje się pod 18 kręgiem i nigdy nie umiera. Nie szkodzi jej ogień ani inny żywioł. Nikt z ludzi zniszczyć jej nie może. Bóg wykorzysta te kości w akcie wskrzeszenia. Jeśli uderzysz w nią siekierą, pęknie pień. Kostki nie rozbijesz. Dom se w dachu. Sara odwiedza kustosza, którym jest Hamdija. Duża sala. Eksponaty nadnaturalnej wielkości. Strunowy instrument muzyczny szagrija. Cybuch, tytoń, filiżanka czarnej kawy. Po środku wodotrysk z basenem. Witam. Czy to jest dom se w dachu? Była pani w takich domach? A są inne? Muszą być. Słyszy pani? Co? Zegar. Ha, jaki zegar? Niech się pani wsłucha. Nic nie słyszę. Co tu można usłyszeć? Kudret Sahat. Niewidzialny zegar, który zapowiada przyszłość. Dobrą czy złą? Trzeba się wsłuchać, żeby go usłyszeć. Jego głos określa znaczenie... Znaczenie czego? Dlaczego pani tu przyszła? Bo czuła pani miłość i ból, i nostalgię, melancholię, tęsknotę i głód życia. Skąd pan wie? To jest właśnie sewdach. Co to znaczy? To coś ciężkiego i lekkiego jak piórko. Coś słodkiego i gorzkiego. Jesteś zakochana. Zakochana w miłości. Zakochana w sobie zakochanej. W świecie, w którym istnieje miłość. Jesteś i smutna, i szczęśliwa, że dzieje się tak, jak się dzieje. Zanurzona w winie, zagłębiona we wspomnieniach, pełna pragnień. Jeśli raz cię to dopadnie, już się nie otrząśniesz. Dziwne miejsce. Opowiem ci o zwykłym dniu twojego życia, gdy będziesz babką. Chcesz posłuchać? Ja babką? A jakże? Już jesteś babką. Siedzisz na wybrukowanym podwórzu przed domem. Od ulicy dom jest ogrodzony wysokim murem. Po środku fontanna ze świeżą wodą. W górze
drewniane okienko dla dziewcząt, by mogły rzucać zakochanym okiem na świat. W ogrodzie róże, wysoka jabłoń, zaszczepiona tak, że daje 15 gatunków jabłek. Domy zbudowane tak, że wszyscy mają widok na miasto. Za domem drugi ogród. Wielki orzech. Od orzechów palce stają się tłuste i czernieją. Na okapie od komina pigwy. Spróbuj. No, jakie? Gorzkie. Mówisz nie dość precyzyjnie. A kwaśno-słodkie. Ściągają mi wargi. Konfitury z róży. Spróbuj. Salep. Napój z korzeni storczyków. O, boza. Napój z mąki kukurydzianej i prosa. Rachat łukum. Jako babka wypalasz dziennie 4 paczki papierosów. Co mnie otacza? I bzy. Świeżo pobielone ściany. Ludzie wyszli przed domy do cienia, z dzbankami pełnymi kawy i filiżankami. Sąsiad zaprasza sąsiada, na stole włączony tranzystor. Mężczyźni słuchają transmisji z meczu. Przed nimi mała przekąska i cienka rakija. A teraz scena, w której też nie dzieje się nic szczególnego. Rodzina w zwykłym składzie. Jesteś dzieckiem. Twój ojciec, profesor etyki, przygotowuje wykład na jutro. Będzie mówił o tym, jak w naszych pieśniach ludowych przejawia się okrucieństwo i jaki wpływ wywiera to na nas wszystkich. Twój młodszy brat, Aleksander, bawi się na podłodze, a ty, jego starsza siostra, Mira, odrabiasz chemię. Poznajesz układ pierwiastków Mendelejewa. Nie mam na imię Mira. Matka wnosi świeżo upieczone kasztany. Chcę zaprosić ciebie jako babkę, żebyś przyszła i jadła kasztany z tobą jako wnuczką. Na dworze pada, deszcz tłucze w okna. Na ziemi leżą śliskie liście. Jesień. Jakoś nie mogę się w tym połapać. Przykro mi, to tylko suche spojrzenie historyka. Byłem nim. Rzeczywistość wygląda całkiem inaczej. Wszystko jest inne. Ale czym jest, proszę pana, rzeczywistość? Czy my to przeżyjemy? Długo jechałaś przez dzikie okolice. Nade wszystko chciałaś znaleźć się w tym mieście i dotarłaś tu, w miejsce, które trudno określić. Twoja podróż trwała za długo. Właściwie już jesteś staruszką. Przyłączasz się do innych staruszek na rynku. Pragnienia stają się wspomnieniami. Życie płynie tu bardzo powoli. Za to śmierć bywa nagła. Uważaj, gdy wyjdziesz na ulicę. Sprawy mogą się posunąć w niebezpiecznym kierunku. Proszę, niech pan jeszcze mówi. Co tu się dzieje? Czytam gazety, oglądam telewizję, słucham wiadomości i nic nie rozumiem. Skąd tyle nienawiści? Skąd się wzięło to zło? I jakie ma znaczenie? Jakiemu celowi służy? Nie chce pan o tym mówić? Dobrze. Myślę, że pora wracać do domu. Profesorze, czytałam pana książki o historii miasta. A chcesz posłuchać imion? Jakich? Posłuchaj. Dunia, Michat, Damir, Ismeta, Bojan, Bachra, Duszka, Slobodan, Edin, Abdullah, Emina, Goran, Mirosław, Iwo, Jasna, Sena, Nichat, Wladimir, Alma, Mirella, Nezira, Amir, Jelena, Iris, Dżenita, Marina, Wesna, Sawa, Muhammed, Zlatko, Iwan, Tarik, Zdrawko, Slawko, Kana, Bibi, Neka, Fazla. To imiona żywych czy umarłych?
Może jeszcze nieurodzonych. Są w tym spisie Mujo, Sulio, Fata, Maja, Azra i Gorcin? Mujo, Sulio, Fata, Maja, Azra, Gorcin już są. A tobie jak na imię? Sara. Sara. Teraz i ty tu jesteś. Zaułek między dwoma domami, półmrok. Ulicą śpiesznie nadchodzi grupa ludzi. Niosą ciało Sary. Wokół padają pociski. Ona nie żyje. Żyje, tylko straciła przytomność. Żeby to się już raz skończyło. Patrzcie, tęcza, ale śliczna. Zrobiłam zdjęcie. Gorcin, trzeba ją było zostawić na ulicy. Jakby tak ciebie ktoś zostawił? Gorcin podtrzymuje leżącą na ziemi Sarę. Sara otwiera oczy, przychodzi do siebie. Gorcin patrzy na nią z radością. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Czyżbym nie żyła? Że umarłaś. Czyżbym umarła? Ależ nie, żyjesz przecież, mówisz do mnie. Żyję? Dziwna jesteś. Jak się nazywasz? Sara. A dalej? Tylko Sara. Co robisz? Latam! Latasz? Jak to? Masz skrzydła? Gdzie je masz? Może są niewidzialne. Chcesz powiedzieć, że masz skrzydła jak anioł? Tak! Jak dusza? Tak! Nie powiesz chyba, że jesteś boginią albo czymś w tym rodzaju. Jeżeli jesteś boginią, to jak cię zranili? Jak możesz pozwolić, żeby to wszystko się działo? Pewno nie chcesz kryć się tu z nami. Sara patrzy na niego. Nagle coś się z nią zaczyna dziać, jakby się zamieniła w tęczę. W szarym krajobrazie Sarajewa następuje mały cud. Czy Sara umiera? Czy obudzi się jak Feniks z popiołów? W słuchowisku Gorana Stefanowskiego w przekładzie Danuty Cirlić-Straszyńskiej Sarajewo, opowieść z pewnego miasta wystąpili Dorota Landowska, Anna Apostolakis, Kinga Tabor, Anna Gajewska, Mirosław Wieprzewski, Krzysztof Banaszyk, Marcin Przybylski, Leszek Zduń i Grzegorz Kwiecień. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Adaptacja i reżyseria Dobrosława Bałazy.